Mateusz Hebda, jaki był wynik meczu, który dosłownie przed chwilą się skończył? 3-2 dla nas. A kto został MVP? No, drużyna, no ja. Drużyna, no ja. No to jest dobre podejście. Ja, czyli drużyna. MVP dzisiejszego spotkania. Miłosz Hebda. Miłosz, dostałeś mnie kilka sekund temu, szedłeś z boiska. Jak na gorąco oceniasz tego pierwszego playoffa? No mecz dziwny. No mecz taki, jaki się zdarza właśnie na dole tabeli, czyli nasza bolączka. Przegrywamy do 15, żeby w następnym wygrać do 15, ale pewnie dlatego i my, i BBTS jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy, że nie poradziliśmy sobie z tym w trakcie sezonu i zdarzają nam się przestoje. Fajnie, że udało się wygrać i jedziemy do Bielska pełni optymizmu, ale to jeszcze tak naprawdę nic nam nie daje. No, poza tym złotym setem i handicapem tego, że możemy przegrać w Bielsku, to jest żaden plus. No, musimy jechać i spróbować rozstrzygnąć to w normalnym czasie gry. No i na pewno musimy zagrać lepiej niż tutaj, bo jeśli zagramy tak, to przegramy. A czy po pierwsze pragnę pogratulować gospodarzom zwycięstwa 3-2 i co za tym idzie piątego zwycięstwa w sezonie? Wygląda na to, że macie już spokój i utrzymujecie się w naszej plus-lidze. Może nie powiedziałbym, że statystyki zdecydowały w dzisiejszym meczu, bardziej wola walki gospodarzy. I szczególnie poziom rozegrania Jakuba Oczko. Dokładnie, a porozmawiajmy jeszcze na temat tiebreaku, bo tam emocji było co niemiara. No jak tak patrzyłem z trybun, to myślałem, że kibice wokół mnie to wejdą na boisko zaraz i oni będą grać, bo tak chcieli wygrać. Jak wyczuliście ten tiebreak z boiska? Nie, no tiebreak to już mniej środkówki, więcej walki. To była typowa walka, gra na emocjach i staraliśmy się to pociągnąć do przodu. Szczęście, że nam się to udało. Fajnie. Dziękuję, gratuluję i ostrzymy sobie teraz pazurki nasze. Pazurski, ostrzymy się pazurski i jedziemy. Dokładnie tak, ja straciłem głos, bo audycja radiowa dużo mnie kosztowała 500, ale jedziemy do Bielska walczyć o playoff 5-12. No jedziemy do Bielska wygrać mecz. Dokładnie i na tym skończmy. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Neroy, rozgrywający BBTS Bielsko-Biała. Strasznie dużo dzisiaj emocji było na hali Żeromskiego, prawda? No tak, no wiadomo, zaczęły się już playoffy, walka o być albo nie być, mecz pełen wymian, tak powiem, kto zagrywał, ten wygrywał i cały czas mecz trzymał w niepewności, dużo obron, dużo wymian, mi się wydaje, że publiczności mogło się to spotkanie podobać, bardzo zacięte, no cóż, teraz czas na regenerację i już kolejny mecz w niedzielę. Sebastian Warda, gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A powiedz, jak prognozujesz mecz w Bielsku-Białej, bo z mojego punktu widzenia zapowiada się no wyśmienicie. No, wyśmienicie. Znaczy mam nadzieję, że nie będzie tiebreaka. Znaczy mam nadzieję, no, mam nadzieję, że wygramy w jakimkolwiek stosunku. Ale sobie bym życzył właśnie, żeby nie był to tiebreak, bo nie wiem, będzie jeszcze złoty set, to na zawał zejdę. Ale w każdym razie, jeżeli gospodarze podejdą do tego meczu tak jak dzisiaj, szczególnie po drugim secie podejdą tak jak dzisiaj, to możemy mieć ciężko. Ale z drugiej strony, jak pokazał trzeci set, też potrafimy się podnieść i na pewno będziemy dążyć do tego, żeby te spotkanie zwyciężyć i grać dalej o te wyższe miejsca. A jak się nie uda, no to... Na pewno był to bardzo przyjemny dla kibiców mecz, więc ten rewanż w niedzielę o godzinie 15 w hali pod Dębowcem, tak? Jeśli dobrze pamiętam, gramy, więc serdecznie zapraszamy, będzie ciekawie. Tak, zapraszam w imieniu BBTS-u Bielsko-Biała, kibiców Będzina. Zapraszamy. Ja powiem, no dzisiaj Będzin dobrze zagrywał, zaryzykował zagrywką, to im się opłaciło. Teraz musimy się skupić na własnych błędach, wyeliminować je i z pozytywną myślą grać w niedzielnym meczu. Dobra, poważnie. Czy ty słyszysz, jaki ja mam głos? Czy ty słyszysz, jak krzyczałem w tym meczu? Ja mam głos, słyszysz? No, tak no normalny. No ja tak samo krzyczałem, myślisz, że nie? Ja do tego jeszcze walczyłem. Ja też walczyłem. Nie, no na pewno. A tak poważnie, moim zdaniem MVP numer 2 dzisiejszego spotkania, bo MVP numer 1 to jest Miłosz Hebda. Bardzo zasłużenie, bo moim zdaniem bardzo duża skuteczność w ataku i taki spokój na boisku. Natomiast to, co ty robiłeś w bloku dzisiaj,
jeden w sumie takich skutecznych, które wpadły w boisko. Miałem więcej wybloków i takich, gdzie oni jeszcze tam podbijali. No, mogło być lepiej. No, ja jeszcze jakby w tym bloku zawsze liczę na więcej, choć mówię, czułem się dość dobrze i byłem tam, gdzie trzeba, więc cieszę się z tego. A co do tego, to znowu atakujący mnie ubiegli. Ja bym tak powiedział, bo nie skończyłem tej myśli. Bloków okej, może jeden punktowy, kilka wybloków, ale ile mieć krótkich? Ojeju, nie wiem. No właśnie, tu było więcej. No, prawda jest taka, że jeśli gramy środkiem, a graliśmy dzisiaj, to gra się zupełnie inaczej na skrzydłach, zupełnie łatwiej rozgrywającemu. I moim zdaniem dzięki temu ty i Mariusz Gasa wypracowaliście dzisiejsze zwycięstwo, dzięki temu mogliśmy grać na skrzydłach swobodniej i wygrać cały mecz. Znaczy nie, no, przede wszystkim trzeba też zasługę dać Kubie Oczko. Bo też on wszedł i zaczął grać tym środkiem, tak? I to dużo zmieniło i naprawdę, no to otwiera, no pewnie, że tak. No, granie krótko otwiera skrzydła i jest wtedy im łatwiej, tak? Jeżeli środkowy czeka na pierwsze tempo, to wtedy musi się przyczaić jakby mówię, i nie ma tej szybkości na skrzydło. No, wiem, tak samo jak było w meczu z Kielcami, gdzie Pająk mnie troszeczkę potargał na tym środku. Ja szedłem po pierwszym secie, no bo też się zgubiłem, tak? Zgubiłem się i potem i ani na środku mnie nie było, ani na skrzydle, więc to jest naprawdę jakby dobre otwarcie gry, jeżeli jest gra środkiem. No właśnie, i teraz z jakim nastrojem jedziemy do Bielska? Nie, no żeby, znaczy nie, no mówię, wynik jest kwestią taką, że no wszystko się może zdarzyć i my i Bielsk możemy wygrać, teraz nie ma faworyta, ale jeżeli będziemy tak walczyć, jak dzisiaj walczyliśmy, to myślę, że nikt nam nic nie będzie mówił i mówię, no i wszystko może się zdarzyć, no byle byśmy tam pojechali tak i walczyli tak jak dzisiaj, a na pewno będzie dobrze. Dokładnie tak, będzińskie Tygrysy dzisiaj były nie tylko na koszulkach, ale typowo na boisku, gryźliśmy parkiet, drapaliśmy piłkę, no i wywalczyliśmy i z takim nastawieniem teraz jedziemy do Bielska już w niedzielę, kolejny mecz, rewanż. Krótki czas, trzeba się zregenerować, potrenować jeszcze i tam parę spraw poprawić i myślę, że mamy szansę dużo, żeby w niedzielę wygrać i przechylić to szale na swoją stronę. MKS Banimex Będzin walczy o playoff 5-12 i tym miłym akcentem dziękujemy, zapraszamy, bądźcie z nami. Jedna informacja jest dzisiejszego wieczoru chyba równie ważna co to zwycięstwo. To było piąte zwycięstwo MKS Banimex Będzin w rozgrywkach Krusligi, a to jest jeden z warunków stawionych przez Krusligę, jeśli chodzi o